Proszę Państwa, w co-main evencie gali XTB KSW 78 zmierzyli się Radosław Paczuski i Tomasz Romanowski. Sędziowie punktowi punktowali. Łukasz Poremski 29-28. Cezary Wojciechowski 29-28. Sędzia Szymon Bojkowski 28-29. For your winner by split decision, Tommy! Tomasz Romanowski! Przedłuża serię do 5 zwycięstw z rzędu Tomek Romanowski. To jest druga najdłuższa seria w tym momencie w organizacji KSW. Kolejny kapitalny pojedynek Tomka Romanowskiego, ale dzisiaj naprawdę wysoką mu poprzeczkę zawiesił Radosław Paczuski. A przypomnijmy, dla Radka Paczuskiego to dopiero 6 zawodowy pojedynek, 26 dla Tomka Romanowskiego, ale potrafi dawać show ten facet w klapce. Jeszcze podziękowania dla drugiego z bohaterów, bo bez niego ten pojedynek nie byłby tak fantastyczny. Radosława Paczuskiego, szacunek także dla trenerów klubu Unique Fight Club, Kamil Paczuski, Przemek Szyszka, też Arek Grzosek przecież w narożniku Radka Paczuskiego. Piękne obrazki widzimy obaj, czyli niesamowity bój. Teraz okazują sobie szacunek. Do tańca trzeba dwojga i ten pojedynek przede wszystkim nie zawiódł. Były ogromne oczekiwania i naprawdę była piękna batalia. I bardzo bliski pojedynek na kartach punktowych. Pierwsza chyba Tomek Romanowski, trzecia Radek Paczowski. Kluczowa okazała się najprawdopodobniej ta runda. Druga Tomek Romanowski i Mateusz Borek są już na środku klatki. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia Tommy Gunn. No tu proszę Państwa, jeszcze buzują emocje, bo co to był za bój? Wszyscy oglądali to na stojąco. Poczekaj, ja muszę podziękować za ten wspaniały doping. Kurwa, kocham was, przysięgam. Jesteście kurwa najlepsi. Słuchaj, powiem, Tomek, powiem tobie, powiem Radkowi. Takiego MMA chcemy, takich walk, takich emocji. Bliska walka, sinusoida, zmiana nastrojów, zmiana scenariusza. Powiem tak, nietypowy dla ciebie początek, zwiady, wyczekiwanie, analiza. Wiedziałem, że Radek bardzo mocno bije, zresztą na pewno bije najmocniej z jakim, do tej pory, z jakimi się przeciwnikami biłem. Kurde, naprawdę uwielbiam gościa. Pierwszy raz miałem takie coś przed walką, że kurde, no tak gościa szanuję, jest tak w porządku gościem. Przybiliśmy sobie milion piątek w hotelu, przed walką, przed wyjściem, przed prezentacją, na korytarzu, to jest coś pięknego. Kocham takie coś, a wyszliśmy i chcieliśmy po prostu urwać sobie głowę. To jest coś wspaniałego, to jest coś, co kocham. To jest coś, co na czym się wychowywałem całe życie. Dziękuję moim kibicom, sektorowi, mojemu, wszystkim wam dookoła. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć, naprawdę. Słuchaj, komentatorzy łapali się za głowy, kibice też. Żaden z was nie padał w tej walce. A jeśli już się lekko nogi uginały, to błyskawicznie wstawaliście. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Twarda bani za dziśnięte pięści. A młody patrzy tutaj z wielkim, powiedziałbym, takim szacunkiem dla taty. Podobało się? Tak. Podobało się. Dobrze, słuchaj, czy wszystko się udało, co założyłeś sobie z trenerami, czy jakiś element tutaj był bardzo trudny w tej grze Radka? Kurczę, naprawdę on cały jest trudny. Bardzo mocno bije, widać, że szuka luk. Nie wiadomo tak naprawdę, z której strony uderzy. Zaskakiwał mnie i kopał fronty, gdzie też tego rzadko kopię, ale jest tak inteligentnym zawodnikiem, że po prostu wiedział, że jestem niski i cały czas zmieniał jakby punkt widzenia walki, więc naprawdę wielki szacunek, bardzo mądry zawodnik i życzę mu mega przyszłość w KSW. Doceniajcie go, bo naprawdę takich zawodników jest mało teraz. Świetna prawa ręka, świetne kolana, ale Tomek, twój sen trwa. Słucham? Sen trwa, sen Romanowskiego trwa. Tak jak powiedziałem to na wywiadzie, Polish gangsta motherfucker right here. Right here, Polish gangsta, Tommy Romanowski, dziękuję. Szanowni Państwo, nagrodźmy też olbrzymimi brawami jeszcze raz Radka Paczuskiego, bo to było po prostu niesamowite starcie.
Radek, zadać ci muszę też przynajmniej jedno pytanie. My nie byliśmy pewni co do tego, kto wygra ten pojedynek. To było naprawdę niesamowicie równe starcie. Jeszcze kolejne piątki będą zbijane. No jest niesamowite, takie obrazki się ogląda najlepiej. Powiedz, jak ty widziałeś ten pojedynek w trakcie trwania tego starcia? Wiesz co, na pewno była to bardzo bliska walka. Podejrzewam, że ciężka dla punktowania, dla sędziów. Bo jeden i drugi cały czas, kurczę, zadawał ciosy, zadawał celne ciosy. No także cóż mogę powiedzieć, sędziowie to widzieli tak. Ja się cieszę, że mogłem taki pojedynek z Tomkiem stoczyć, mega wojownik, szacunek mam do niego olbrzymi i przed walką miałem i teraz mam jeszcze większy mega gość, poza tym, że super wojownik, super człowiek, także my pokazujemy, że można się szanować i można super boje toczyć w klatce, nie trzeba wcale się obrażać. Szanowni Państwo, dzisiaj zwycięski jest Tomasz Romanowski, ale moim zdaniem w tym pojedynku nie ma przegranych, olbrzymie brawa dla jednego i drugiego. Cześć, przepraszam, jeszcze na chwilę proszę, bądźcie cicho. Często, znaczy nie zapominam o tym, bo to jest dla mnie coś najważniejszego, ale pamiętajcie, ja wychodzę do walki, to jest sport indywidualny, ale dzięki tym oto panom, co teraz już poszli do Michała, Tomusiowi, Staszakowi, mojemu bratu, Karol Habros, Piotr Bagiński, całej ekipie BT Gym, Berserker, Team Stargard, Fight Academy, Stargard, BKS Scorpion, to ja wszystko mam dzięki nim, dzięki takim trenerom właśnie, jakich mam. Dziękuję bardzo, kocham was i was wszystkich również na trybunach zgromadzonych. Dziękuję. To ja również chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim kibicom, którzy przyjechali z Warszawy, ale również tym miejscowym ze Szczecina. Dziękuję wszystkim, którzy dopingowali, którzy są tutaj. Dziękuję. I dziękuję wszystkim swoim sponsorom. Jeszcze raz olbrzymi hałas. Tomasz Romanowski, Radosław Paczuski.